Panie Burmistrzu, jeszcze chciałbym taką informację też, nie wiem, czy uzyskać, czy udzielić, bo z tego, co Pan odpowiedział na pytanie tej naszej telewizji, Pana Mariana, to myślę, że jestem rozczarowany tą odpowiedzią, bo skoro, jeżeli Pan mówi, że wszystkie najważniejsze imprezy, jakie się odbywają w Głubczycach, typu śpiewanie przedszkolaków, tańczenie dzieciaków, są puszczane w telewizji i są puszczane też w media i do opinii publicznej, a nasze obrady sesji, jeżeli Pan Burmistrz uważa, że to jest nieważne, gdzie każdy dostał głos poparcia swoich wyborców i oczekują na coś takiego od nas, no to może złożę taki wniosek do Pana Burmistrza, że może gdzieś znajdziemy jakieś parę złotych dla tej telewizji i niech nasi wyborcy wiedzą, co się dzieje, bo to tak wygląda, że wszystkie nasze projekty uchwał, to jest temat tabu, jest załatwiany gdzieś tam w kuluarach po cichu, a głosowanie to jest tylko takie, jak to się mówi, podniesienie ręki i formalność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Oczywiście wola Rady jest dla burmistrza jest tylko rzeczą świętą, jeżeli będzie taka wola i pan właściciel telewizji przedstawi swoją ofertę, a Rada Miejska zdecyduje o takich środkach, to żaden problem. Tego tematu nigdy dotąd żeśmy tutaj nie przerabiali. Tak, czyli mamy za wszystkie pytania odpowiedź udzieloną. Z pytań rozumiem więcej już nie.